Czy możesz sobie w ogóle wyobrazić, że twoja partnerka nie jest artystką? Czy mogłabyś, że wersję, nawet tą samą dziewczynę, żyjesz z kimś, kto zajmuje się czymś zupełnie innym? Czy to byłoby łatwiejsze? To nie jest łatwiejsze. To nie jest łatwiejsze. Miałam okazję być w związku z kimś, kto nie jest artystą i to jest trudne bardzo. I to jest też chyba to, co powoduje właśnie, że jakoś tak jesteśmy blisko pomimo trudności związanych z tym, że pracujemy razem i żyjemy razem, to ten poziom właśnie brakowało mi zrozumienia tej drugiej osoby, po prostu. Czy wyobrażasz sobie, żeby Diana nie była artystką? Wyobrażasz sobie taką sytuację, że jest tą samą dziewczyną, tylko nie jest artystką? Nie wyobrażam sobie. To znaczy, jeżeli będziemy... Wyobrażam sobie sytuację, w której Diana aktywnie nie zajmuje się sztuką, ale nie wyobrażam sobie, żeby jej wrażliwość mogła się zmienić, bo to jest jednak... To jest najistotniejsze i tego mnie nauczyły też poprzednie, powiedzmy, związki, że niezależnie od jakby pierwszej impresji, najważniejsze jest to, żeby mieć wspólne tematy, tak mówiąc potocznie, ale też chodzi o wrażliwość, o to, że kiedy patrzymy na przykład na drzewo, z którego spadają liście, to widzimy to samo drzewo, że odbieramy rzeczywistość z tą samą wrażliwością. Czy wyobrażasz sobie w ogóle taki związek bliski z kimś, kto nie byłby artystą? No kiedyś tak myślałam, że to jest niemożliwe. Też nie chodzi o to, że to ma być osoba, która cały czas coś tworzy. Nie wiem, to może być artysta, który po prostu może być osoba, która robi tylko coś małego do szuflady, ale ma tą wrażliwość i chyba to jest najważniejsze. A Maciek zdecydowanie ma duszę artysty. Jest wrażliwy na sztukę, to na pewno. I pomaga mi też, wspólnie się inspirujemy. Czy kiedy go poznałaś i się zakochałaś, to, że był malarzem, było dla ciebie argumentem za? Czy to cię właśnie w nim pociągało? Czy raczej to było takie, że raczej wolałabyś, żeby nie był? Nie, no to była absolutna atrakcja. A ja poznałam Jacka, kiedy on mieszkał w gazowni. To było takie miejsce trochę podobne do tego domu, w którym tu jesteśmy. Też w Sopocie, gdzie były pracownie studenckie. I wydawało mi się to miejsce jakimś absolutnym objawieniem. Mieszkało tam, nie wiem, z 5 może osób. Wszyscy malowali albo tworzyli muzykę i to było jakieś cudowne miejsce. I Jacek jakoś jawił mi się jako młody bóg sztuki. I to wszystko razem w pakiecie tworzyło jakąś taką mieszankę zupełnie elektryzującą. Więc tak, jasne, że się zakochałam też w tym, że był artystą. Wyobrażasz sobie, żeby miał jakiś inny zawód? Kasia, jestem z Jackiem tak długo. Ja jestem z nim dłużej niż... Znaczy więcej lat z nim jestem niż przeżyłam bez niego. Że nie potrafię sobie nawet hipotetycznie wyobrazić takiej sytuacji. No tak jak mówię, ja go poznam mając lat 19, a mieszkamy razem już chyba z 19 albo 20. Więc on już jest każdą komórką mojego ciała. Jesteśmy już tak symbiotycznym związkiem, że trudno mi nawet odpowiedzieć na takie pytanie. Czy wyobrażasz sobie życie z partnerem, który nie byłby artystą? Czy byłoby łatwiej? Łatwiej czy trudniej? Nie wiem, czy byłoby łatwiej czy trudniej, byłoby inaczej. Tak, ale wyobrażam sobie takie życie, tak. Czasami jest trudno żyć z artystą, ale myślę, że w ogóle to z każdym człowiekiem jest podobnie, czy jest się artystą, czy nie. Mirek, czy wyobrażasz sobie,
żeby twoja partnerka nie była artystką? Wyobrażasz sobie związek z taką dziewczyną, która by nie była artystką? Tak, Kasia. Chyba to nie miałoby znaczenia w relacji, jakby, wiesz, takiego zrozumienia dwojga ludzi. Chyba ten zawód, nie wiem, czy jest aż tak istotny, kiedy naprawdę mówię, rozumieję. Czyli prawdziwego, jakby, wiesz, prawdziwej wymiany. Dorota, czy wyobrażasz sobie w ogóle życie z partnerem, który nie byłby artystą? Wiesz co, to nie tyle, co wyobrażam, bo miałam takich partnerów i to długo po prostu nie żyło. Miałam partnerów, którzy nie byli artystami i no tak jak mówię, te związki nie były długie. Czy życie z partnerką lub partnerem, który nie jest artystą, jest korzystne dla rozwoju artystycznego, czy raczej niekorzystne? Ja też wcześniej byłem z partnerką, która nie miała nic wspólnego ze sztuką. I było fajnie, ciekawie do pewnego momentu. Nie wiedząc, z czego to zaczęło się, ale potem jak poznałem Dorotę, jakby to wspólne obcowanie z artystą już wtedy stało się ciekawsze niż to wcześniejsze. Mhm. Nie wiem, na ile Dorota korzysta, czy nie, ale ja wydaje mi się, że więcej korzystam przy Dorocie. Czy miałeś w ogóle taki moment takiego lęku, że stracisz wolność swoją, kiedy czułeś, że zaczyna się jakiś związek, że jakaś rodzina się zaczyna tworzyć i że z takiego zupełnie wolnego chłopca, pojedynczego, wchodzisz w jakieś takie relacje? Czy miałeś jakiś moment paniki, lęku czy żalu? Czy w ogóle? Nie. Bo generalnie przez to, że jestem w miłości, w związku, oparty na miłości, ja otworzyłem się jeszcze bardziej i to spowodowało, że uwolniłem się. I partner pozwala mi na, mój przyjaciel pozwala, znaczy bycie z nim pozwala na to, że ja się czuję coraz bardziej otwarty, coraz bardziej wolny. Czy wyobrażasz sobie w ogóle swoje życie, artysty, muzyka w pojedynkę? Powiedzmy, że jeździsz trasy, wracasz, jest jakby to puste mieszkanie, jesteś sam dla siebie, sam decydujesz o tym, jak spędzasz czas, z kim się spotykasz czy uważasz, że taka wersja życiorysu byłaby korzystna dla twojego rozwoju artystycznego, czy raczej nie? Co? Się sobie tego nie wyobrażam, bo wiesz, bo dostąpiłem takiego przebudzenia w życiu, wiesz, które jest chyba istotą. Właśnie to przebudzenie, wiesz, z tego, co powiedziałem wcześniej, wiesz, z tego biegu świata, wiesz, posiadanie rzeczy, wiesz, widzialnych. Jeżeli po prostu te rzeczy, wiesz, przestały dla mnie być istotne tak bardzo, jak były kiedyś być może, w tym momencie zobaczyłem, że wiesz, że jakby już nie potrafię być sam. Potrafiłem być sam z tymi rzeczami, być może, bo myślałem o nich, żeby one były. Wtedy, wiesz, ale wtedy, w tym momencie zapominałem o tym, co jest najistotniejsze właśnie, o tym drugim człowieku. A dzisiaj po prostu nie wyobrażam sobie tego, wiesz, że wracam do pustego domu, do pustych ścian. Nie, absolutnie nie, bo tam, wiesz, ja wracam do miłości, a ja nie wracam do pustego domu, ani do pustych ścian. Wiem, że ja wracam tam, gdzie jest miłość. Sorry. Czy
Czy twoje wyobrażenie o miłości, jakie miałaś, powiedzmy, kiedy byłaś dziewczynką, czy ono się spełnia? Czy miłość taka, jak w bajkach jest, istnieje? Jeżeli chodzi o ideał miłości, to właściwie on się wyklarował, kiedy poznałem Dianę. To znaczy, oszalałem zupełnie, pisałem do niej mnóstwo korespondencji. Ona odpisywała najpierw niepewnie, potem to się zamieniło w taką epistolarną powieść, tylko że w zagłębiach internetu. No i właściwie ten ideał się wyklarował w momencie, kiedy ją poznałem. Tak. My jesteśmy ślepi, nie? Że po prostu nie widzimy pewnych rzeczy, które są najistotniejsze, nie? Czyli właśnie to, że możemy oddać siebie, jeżeli otrzymać za to miłość, nie? To jest chyba... To nie jest chyba, bo to jest. No właśnie, tak powiem. A to, że tam już zagrałem koncert, to, że wiesz, oddałem ludziom, wiesz, też miłość, czy tam przyjemność jakąś, to jest to też bardzo istotne pewnie, ale wiesz, ale jednak... Ten bliższe otoczenie, gdzie wracasz właśnie do tej przestrzeni, o której mówię, to jest właśnie chyba już... Nie wyobrażam sobie, że dzisiaj na przykład wiesz, że byłby inaczej. Tak, samotność może być, wiesz, do pewnego czasu, wiesz, piękna, ale jak wiesz, jak nie ma się z kim podzielić tym, co posiadasz i pięknego w sobie też oczywiście, to jaki sens ma samotność, nie? Szkoda czasu na samotność. Trzeba oddawać. Ale te drzewa są piękne, jak się szkielce. Dynamika jest jakby taką cechą działania naszego. Wiesz, jak nie ma dynamiki, nie ma pewnych tarć, to jakby wiesz, rzeczy zaczynają wiesz, ginąć. I tak właśnie patrzę właśnie na te ogry piękne, tu żółcie i te brązy. Jesienne, właśnie to jest tak, wiesz, złożone, odchodzą też, nie? To jest tak, z miłością też tak jest, wiesz, ona po to, wiesz, umiera, aby się odrodzić z powrotem, nie? Bo to jest dynamiczny proces. Musi to jakby, wiesz, czasami, wiesz, odejść po to, żeby znów powracało, nie? To nie może być konstant jakieś trwanie, jakiś u nas, jak mówię tutaj o ludzkim pojęciu tego, nie? A powiedz mi, czy myślisz, że są jakieś takie czynności czy rytuały, które kultywują tą miłość? Czy to przychodzi po prostu nieoczekiwanie i... Nie wiem, wiesz, bo nie chciałbym, żeby rytualność wpadła, wiesz, w jakąś jałowość, w powtarzalność. Mi się wydaje, że dobrym słowem byłoby to, wiesz, uważność. I w tym momencie, wiesz, to wszystko się dzieje, bo wtedy to zaczynasz widzieć. Czyli, jakie wiesz, to postrzeganie, ten ruch, wiesz, Lenusi, poranny, to co pierwsze robi, wiesz, że zawsze podaje mi ciepłą wodę, żeby się oczyścić od rana, bo ja mogę o tym zapomnieć, wiesz, jakie rzeczy są najpiękniejsze. I to Cię nie denerwuje Cię to? Nigdy nie denerwuje to, bo tylko to doceniam. Wiesz, bo sam bez tego, wiesz, podejrzewam, wiesz, troszeczkę, wiesz, inaczej szedł, inaczej, wiesz, może patrzył. A tak to właśnie ja to dostrzegam, wiesz, to jest no, cudowne rzeczy, wiesz, których sam nie potrafię, jakby, wiesz, i się uczy tego robić, nie? Czy macie jakieś takie swoje rytuały związane z gotowaniem czy z karmieniem, które karmią waszą miłość, czy zupełnie nie? Tak, mamy rytuały. To się zaczęło już na etapie internetu, jakby wspólnie piliśmy kawkę. To znaczy Diana piła kawę, ja piłem też kawę wtedy w pracy i komunikowaliśmy się zdalnie i teraz udało nam się ten rytuał wspólnego kawkowania przenieść do naszej kuchni. No, wynajmujemy mieszkanie póki co i sama kuchnia nie jest zbyt zajmująca z naszej perspektywy, ale samo picie kawy w kubkach, w muminki
jest bardzo istotnym elementem naszego życia i czasami no, jest to tak wciągające, że lubimy sobie na przykład zapodać jeszcze jedną kawę, a potem jeszcze jedną kawę i muminki też lubiły kawę zresztą, więc trzymamy się tradycji. Mamy też kubki z kotkami, takie bardzo słodkie, to dostałem kiedyś w prezencie od Diany i właściwie staramy się zawsze pić tą kawę w tych samych kubkach, to znaczy nie dopuszczamy raczej do sytuacji, kiedy ja piję z muminków, a Diana z kotków. Raczej staramy się tak organizować nasze poranne śniadanka, żeby zawsze pić kawę z tego samego zestawu. A powiedz mi, czy właśnie to dbanie o ciało, właśnie poprzez ćwiczenie, poprzez jedzenie, to jest też jakby forma kultywowania miłości wspólna? Raczej nie. To właśnie gdzieś wyjście, tam, zgięcie się, że pójście na przykład gdzieś tam na kolację do Japończyka, czy bo mieszkamy w Berlinie razem, że czy na przykład wyjście do parku i nawet wzięcie tych rzeczy, ale zapakowanie do ekstra boksów, pikniku w parku, to raczej, czy albo forma podania tego. Bo w weekend na przykład ja się zamieniam w panią domu i ja przygotowuję omlet, sałatkę z papai, potem najpierw sałatkę z papai, potem sałatkę owocową, potem omlet. To też jest tak. To jest jakby, tak jak powiedziałeś dokładnie, że forma kultywowania miłości. Jak najbardziej. Ja wtedy, ale w moim wypadku to jest tak cudowne, bo ja wtedy się wyrażam. I dla mnie nie ma znaczenia, czy ja się po prostu wyrażam na obrazie, czy, bo ja zacząłem malować ostatnio, czy w czasie performance działania, bo to jest tak samo kreatywne dla mnie działanie, jak gotowanie, jak przygotowanie omletu. Czy są jakieś inne czynności oprócz wspólnej pracy, które jakoś tak was łączą? Jakieś takie, nie wiem, typu uprawianie ogródka albo wspólne pieczenie ciast czy gotowanie? I jakakolwiek taka czynność jest? Czy chodzenie wspólne do opery? O, może być też coś takiego. Dużo spacerujemy. To chyba nas jeszcze łączy na różne spacery. To są wyjazdy, to przeważnie to są wędrówki różne piesze. Chociaż ja nie nadążam za Dorotą, on jest lepszym piechurem ode mnie. Ale kto jest inicjatorem tych spacerów? Dorota czy ty? Dorota. Przeważnie to jest związane z tymi projektami Doroty. Gdzieś musimy to research zrobić. Pojechać w inne miejsce, przejść po 11 km, coś zobaczyć. To tak się przeważnie odbywa. Ale takie codzienne tu na miejscu też wędrówki mamy na dworze, do lasu. A nadal mieszkacie osobno? Tak, osobno. Czy przestrzeń kuchni w ogóle w jakiejś mierze kojarzy ci się z życiem, z życiem rodzinnym, Bardzo, bo w zasadzie mogę powiedzieć, że mieszkam w kuchni, ponieważ mam bardzo małe mieszkanie i mamy połączony nasz pokój z kuchnią, więc mieszkamy w kuchni. A jeszcze wcześniej, jak Maciek miał pracownię na stoczni, to miał taki duży niebieski pokój z niebieską podłogą i miał taki malusieńki aneksik kuchenny, gdzie stała lodówka, stół i piecyk elektryczny, taki na dwa, na dwie grzałki. No i jakby zawsze w tym robienie posiłku było częścią naszego życia, w sensie, że on coś na przykład robił przy komputerze albo grał na gitarze, coś tam ćwiczył, a ja na przykład coś tam chciłam małego, chociaż tam nie było możliwości za bardzo, żeby gotować, bo były tylko te dwa małe pralniczki i pusta lodówka zazwyczaj, ale
Ale no, no ta kuchnia właśnie zawsze jest częścią naszej też sypialni, mogę powiedzieć. I to w zasadzie, no właśnie to mi się nie podoba do końca. Chciałabym już to w końcu zmienić i trochę oddzielić te dwie przestrzenie od siebie życiowe. Ale no, to są takie fajne też jakby obrazy, jakie mam w głowie. To takie na przykład, że wieczorem leżę sobie w łóżku i Maciek robi kanapki i się pochyla nad stołem i smaruje masą chleb i nakłada ser i pomidor i to jest takie fajne widzieć, jak on to robi. Nie wiem, może to nie jest szczyt jakichś kulinarnych osiągnięć, ale mi się to podoba. Więc ta kuchnia jest w naszym życiu zdecydowanie non stop. Chciałam Cię zapytać o przestrzeń kuchni. Czy kuchnia kojarzy Ci się jakoś z życiem rodzinnym? Czy kojarzy Ci się tak? I czy w ogóle kojarzy Ci się pozytywnie, czy negatywnie? No, ja mało spędzam czasu w kuchni, chociaż wczoraj wyjątkowo zrobiłem zupę paprykową. Jak jest tak zwana moja kolej karmienia, to zazwyczaj wychodzimy do restauracji, po prostu się do tego nie nadaje i nie umiem. I chyba też, nie, nawet lubię, ale jakoś tak się nie składa, żebym ja gotował. A tak to, no, kuchnia, nie mam jakichś takich, to chyba tak czuję, że wypadałoby, żebym powiedział, że kuchnia jest takim centralnym miejscem domu i że mama zawsze była w kuchni i my tam siedzieliśmy jako dzieci w tej kuchni i było tak wspaniale, wszystko się kręciło wokół kuchni, ale chyba tak nie było. To po prostu jeden z pokoi, który no jakoś tam jest pewnie ważny, ale no nie dla mnie. Jest tak, że dieta jest konkretna, że pani, która gotuje, to po prostu gotuje dokładnie takie rzeczy, które chce, żeby gotowała, a nie, że to przychodzi to, co się je, to, co jemy. To nie jest kwestia smaku, tylko kwestia po prostu budowania ciała. Nie? Głównie chodzi też o coś takiego, że jeżeli chcemy swój smak zaspokoić, to nam wystarczy mozzarella z bazylią i z oliwą, z pomidorami, nie? Albo, że takie, wiesz, że tam gdzieś czasami coś. Bo ta kuchnia jest taka, że jest wszystko osobno, warzywa wszystkie i te, powiedzmy wołowina czy ryba. I to można zmiksować jakoś razem, ale to w sumie smakuje wszystko bardzo podobnie. To od ciebie zależy, jak sobie to skomponujesz. A chodzi tutaj raczej o taką dobudowanie, dostarczania budulca twojego ciała, twojej egzystencji. Chciałam Cię zapytać, czy właśnie to miejsce, czyli kuchnia, ma dla Ciebie jakieś znaczenie, jeśli chodzi o Twoje relacje z kobietami? Czy fakt gotowania, karmienia, jedzenia ma w ogóle jakieś powiązania dla Ciebie z byciem z drugą osobą, byciem mieszkaniem wspólnie, życiem wspólnie? Nie ma. Jeśli są jakieś powiązania w ogóle tego typu, to ich nie lubię. A dlaczego nie lubisz? Czego nie lubisz? Ja lubię stereotypów. Nie lubię takich łatek po prostu, że kuchnia powinna, czy jedzenie powinno być czymś ważnym w związku. Dlatego najchętniej jadłbym poza domem, czy jadę poza domem. Nie lubisz jeść tam? Nie. Jedzenie, wspólne jedzenie z dzieckiem w ogóle mi nie przeszkadza. W domu? Tak. Czyli z tego wynika, że jedzenie z partnerką Ci przeszkadza, tak? Na to wychodzi, tak. A zastanawiałeś się nad tym kiedyś? Nie zastanawiałem się. Jeśli ze strony partnerki
jest jakiś taki nacisk typu dlaczego ciebie nie ma, ja zrobiłem obiad, to to mnie to wytrąca jakby jakby psuje mi dzień, no tak bym powiedział. Wolę, jak partnerka nie ma takiej potrzeby, że musi nakarmić partnera. Bo potem idzie z jakby to ma też swoją drugą stronę, że ta partnerka potem uważa, że partner powinien mieć potrzeby nakarmienia partnerki, a on na przykład w ogóle nie ma takiej potrzeby. No ale mówisz, że chciałbyś iść z nią poza domem. Tak, ale to jest jakby sytuacja, no... idziemy, wychodzimy na ulicę, tak? To nam się podoba, albo to nam się nie podoba, to jest smaczne, a to jest niesmaczne i po prostu nie ma tego wiesz... tego bezsensownego kupowania, wiesz, produktów jakichś. Oczywiście czasami można zrobić coś, no rzadko, ale czasami mam wenę, że na przykład kupuję coś i sam coś ugotuję, no to okej. Wszyscy się cieszą wtedy łącznie ze mną. Natomiast nie lubię czegoś takiego, po prostu kup ziemniaki i obierz tam jakiś seler czy coś takiego. Nie wiem, czy o to chodziło. Pomysł z tym pustym domem u mnie się wziął z takiego problemu, który w sumie was nie dotyczy. Takiego, że poznajesz partnera, artystę i tak naprawdę miłość do osoby się też przeplata z miłością do sztuki. Przynajmniej tak z tego, co ludzie mówią, to bardzo często jakby jest powiązane. I potem nagle wejście do wspólnego egzystowania we wspólnym mieszkaniu powoduje jakiś taki szok. Tak, no. Że ta materialność tego codziennego życia, trywialność tego codziennego życia jest totalnym zgrzycie z tym takim właśnie wyidealizowaną, wspólną jakimś projektem, wiesz, miłości i sztuki. Mhm. I to jakoś mnie tak strasznie dotyka i dlatego filmowałam te osoby w tym domu, w tych, wiesz, kuchenkach takich ciasnych, tych łazienkach zaciasnych. Czy najważniejsze w twoim życiu, czy ważniejsza jest sztuka, czy to jak się realizujesz zawodowo, czy twoje relacje z najbliższą ci osobą? Czy nie można tego w ogóle wartościować? Czy chcesz jednego i drugiego? Chcę jednego i drugiego. I większość też relacji, w których byłam, to były relacje, które były gdzieś tam zahaczały sferę zawodową. To jest bardzo trudne pytanie. Właśnie z tego, co mówisz, widzę, że w ogóle miłość jest bardzo ważna w twoim życiu. Co jest ważniejsze, tak. Sztuka czy miłość? Sztuka. No bo sztuka to ja. I trudno jakby tak dla mnie oddać się zupełnie. Jest to super, bo akurat obydwoje jesteśmy artystami i to jest coś takiego, że Manfred bardzo mnie wspiera jako artystę. Oboje jesteście artystami. Robicie wspólne projekty, bardzo wyraziste, ale też robicie projekty osobno. Czy rywalizujecie ze sobą? Nie rywalizujemy, dlatego że mi się wydaje, że że Kordia może aż tak się nie interesuje tak jakby światem sztuki, nie? Że on tak jakby robi różne rzeczy z różnych dziedzin, ale tak jakby nie myśli o tym, że on jest artystą wizualnym, że on na przykład musi się wystawiać gdzieś, że zupełnie tak jakby ta sfera u niego tak jakby została trochę pominięta w ostatnim czasie, a ja bardziej jakoś tak jednak gdzieś tam dążę do tego, nie? Żeby tak jakby dalej robić te rzeczy. Mi się wydaje, że też jakby w różnych dziedzinach też pracujemy trochę, nie? W jakimś sensie, że teraz na przykład Kordia pracuje nad grą komputerową, swoją autorską i to jest jakby zupełnie inny świat niż jakieś moje wideoinstalacje. Czy
Czy zdarza wam się pracować razem właśnie jako malarze, jakieś wspólne projekty realizować? No my mieliśmy różne okresy, to jakoś ta nasza relacja taka zawodowa tak fluktuowała. Też przez to, że jesteśmy tak strasznie długo ze sobą i przez to, że ja byłam taka zupełnie młodziutka, więc najpierw chyba ta relacja była taka trochę bardziej mistrzowsko-uczniowska i polegała też na takim moim wyzwalaniu się i dorastaniu i szukaniu autonomii w tym wszystkim. Później mieliśmy taki okres, że ja pomagałam Jackowi w jego pracach. Znaczy pomagałam w takim sensie, że on był tą osobą, która robiła projekty i nadzorowała całość. Ale nie czuliśmy się chyba z tym oboje do końca dobrze. I była taka chwila, że postanowiliśmy, że nie możemy razem pracować i mieszkać i że to się nie udaje. I przez wiele lat rzeczywiście tak było, że staraliśmy się rozdzielać te nasze aktywności i trochę nie przynosić pracy do domu. A teraz znowu pracujemy razem i o dziwo się układa dobrze. I więcej jest w tym chyba radości i satysfakcji niż jakiejś rywalizacji czy jakichś złych emocji. I robimy razem ilustracje od jakiegoś czasu, pracujemy razem. Ta miłość powoduje, że Manfred jest super zadowolony, jak ja robię coś, tworzę. I że to obojętnie co jest w tym. Że jest nawet miałem takie, miałem takie wrażenie, że jak mnie wyciągnął z komisariatu w Paryżu, bo tańczyłem na Golaja w parku, to on był taki, ja byłem przygotowany na takie przyjęcia jak matka, wyrzuty sumienia, no, ty zawsze coś tam tego. A on jakby tak, miałem takie wrażenie, że taki dumny był trochę ze mnie. Taka wolna esmeralda. Pięknie. Mhm. Aż byłem sam zadziwiony tym rodzajem zachowania, nie? Że tak. Że on nic nie mówił, że tam gratuluję ci, ale takie jechaliśmy w samochodzie i tak. Ja czułem, że on tak. Taka normalka, nie? Fajne. Jakoś tam równość jest taką pożądaną sytuacją. Ona jest niemożliwa do końca. Ona jest niemożliwa również w sytuacjach, w których jest ze sobą dwójka artystów. Mam takie poczucie, że jakiś rodzaj takich właśnie tego, że się porównujemy do kogoś, albo tego, że porównujemy swoje dochody miesięczne, tego, że porównujemy to, ilu kto ma znajomych gdzieś tam, albo jak bardzo, nawet jeżeli właśnie tak jak mówię, jeżeli to nie ma nic wspólnego ze sztuką, to znaczy jeżeli osoba A jest artystą, osoba B nie jest artystą, to i tak ten poziom porównywania się do drugiej osoby, która jest partnerem, jest według mnie zupełnie jakby normalny i taki zwyczajnie ludzki. Pytanie, co z tym robimy? W momencie, kiedy jest dwójka artystów, jeżeli oni są w stanie znaleźć taką płaszczyznę, na której pracują razem i tworzą wspólnie jakąś wartość, to ta wartość wydaje mi się jest czymś, co ich przynajmniej w tym działaniu bardzo zbliża. Jeżeli nie pojawia się ta wartość i działają tylko i wyłącznie osobno i tylko jest właśnie taki rodzaj, to nie jest według mnie to do końca możliwe. Bo też jest chyba tak, że dla artysty ważne jest jakby to, co robi, jest niezwykle istotne, więc jeżeli nie ma do końca tego spotkania z partnerem, artystą drugim, takiego, w którym razem coś tworzą, co by było też poza tymi odrębnymi sferami, te lepsze, gorzej, lepiej opłacane, gorzej opłacane, bardziej pożądane i mniej pożądane. Jeżeli tego nie zrobią, to trochę tak jakby brakowało właśnie, tak jak rozmawialiśmy, trochę brakowało dziecka w związku, nie? Czegoś, co ich spoi na takim poziomie też takim duchowo-emocjonalnym, głębszym niż tylko i wyłącznie realizacja samego siebie. A dlaczego, Darek, miałeś ten pomysł, żeby jednak zaproponować Dorocie i taki konkurs sobie zrobić wewnętrzny? Skąd u Ciebie takie... Czy chciałeś wygrać? Czy po prostu chciałeś... rywalizacji, tak? No właśnie nie wiem, czy coś takiego, żeby przekonać, a nie, jednak ja to zrobię lepiej, czy... Ja myślę, że bardziej dla zabawy. Czy dla zabawy, do właśnie, fanu, żeby razem fanu popracować nad tym. Tak. Myślę, że bardziej pod tym kątem. Dorota, wiem, że też mogę powiedzieć, że lubi chyba rzeźbić, bo tak jak mówiła wcześniej, wyrosła z tej rzeźby.
sprawi jakąś tam przyjemność i potrafi. Mm-hmm. Po prostu. Nie tylko zdjęcia, wideo, instalacje i tak dalej. Ale że i też potrafi. No i taka mała realizacja, która była. Tam sobie uwagi nawzajem robiliśmy, korekty. Ale jakie? O jakie właśnie, czy taka mała rywalizacja rodzi jakieś napięcia, czy zupełnie nie? Nie. Nie, zupełnie nie. Żadnych spięć nie było. Wiesz co, głównie myśmy po prostu sobie jaja robili, żartowaliśmy z siebie nawzajem, tak? Z siebie, z tego co zrobiliśmy, śmieszne docinki były, ale to było takie konstruktywne, bym powiedział. Aha. Wyśmiewające, ale też potem w konsekwencji budujące czy poprawiające to, co zrobiły. No i mija spędzony czas. No przyznam, że trochę byłem zawiedziony, że to nie ja wygrałem. A czy zdarza wam się realizować wspólne projekty i podpisywać je wspólnie? Wiesz co, przede wszystkim to liczy się koncept każdej pracy. Nie mówię o takich kuchach jak tutaj, bo to jest czysta kucha, ale mówię o tej pracy też intelektualnej, gdzie po prostu trzeba coś wymyśleć, nie? Mhm. Bo właściwie... częściej jest tak, że ja pomagam Dorocie przy jej realizacji, jak jej pomysłach. No. Pod tym względem, powiedzmy, technicznym, czy w obróbki w komputerze, czy fizycznym. Mm-hmm. A w mojej pracy jakby było tak... Nie, raczej nie. Nie zdarzyło wam się stworzyć takiego projektu, który byście podpisali jako duet? Nieznalska-Sitek. Raczej nie. Jeszcze nie. A nie myślicie o tym? Wymyślam te projekty i Darek mi po prostu pomaga je realizować. Mm-hmm. Często to jest oczywiście... Wynika to z tego, że to jest bardziej płodna w tych pomysłach. Więcej ma też różnych możliwości potem pokazywania tych rzeczy. Czyli nie było nigdy takiej sytuacji między wami, że na przykład on mówi, słuchaj, ja jestem ważniejszym artystą i teraz ty musisz tutaj jakby się wycofać, jakby mieć tą taką funkcję drugoplanową, na przykład, nie wiem, zająć się dziećmi, czy nie wiem, czy próbować zarabiać, bo sztuka, którą ja tworzę, jest ważniejsza i teraz obojga jest to ważne, żebym ja robił karierę. Jest takie, bywają takie sytuacje między nami? Ja w ogóle sobie nie wyobrażam bycia ze sobą, która do czegokolwiek mnie przymuszała. Albo, nie wiem, uważałaby, że to, co ona robi, jest ważniejsze niż to, co ja robię. To w ogóle nie wchodzi w grę i taka sytuacja nigdy mi się w życiu nie zdarzyła. Wręcz dostałam jakiś czas temu zupełnie odwrotną deklarację od Maćka. Jak byłam jeszcze w ciąży, to Maciek powiedział, że jak się narodzi nasze dziecko, to on zarzuca sztukę i będzie zajmował się tylko i wyłącznie Helenką. Teraz w związku z tym, że dziecko jest bardzo małe, ma 3 miesiące i jeszcze skarmione piersią, to wiadomo, że nie mogę jej porzucić dla sztuki. Też nie mam tego zamiaru, ale wiem, że jak już troszeczkę podrośnie, to Macie na pewno jeszcze bardziej się nią zajmie. Więc jakby tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Nie, to jest tak, że my trochę też mamy działamy w innych kręgach. Teatr tańca, to co ja robię, sztuki performatywne, to jest też troszeczkę inne grono odbiorców, inne miejsca, w których występuję, inni ludzie, z którymi jestem związana. Mimo że coraz bardziej te nasze środowiska się przeplatają i tak żyją w takiej symbiozie coraz większej, to zawsze wydawało mi się, że jesteśmy na równi, ale to nawet ja nie umiem tego ważyć, mierzyć. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo nie wiem, czym to mierzyć. Czy nagrodami od prezydenta, nie wiem, pieniędzmi, którymi się zarabia. To jest po prostu super fajne, że obydwoje żyjemy ze sztuki i obydwoje pozwalamy się sobie nawzajem realizować, bo to równie dobrze ja bym mogła powiedzieć Maćkowi, że już nie muszę tego robić więcej, tylko właśnie iść w domu
i zajmować się dziećmi, a ja będę zarabiać. Ale to chyba tak, to chyba mnie nie interesuje. Zniewolenie czyjeś, jakby to jest coś, co mnie nie interesuje. Wolę, żeby się rozwijał, robił to, co kocha, i bo za to ja go kochałam i takiego poznałam i chcę, żeby to robił jak najdłużej. I myślę, że jest w drugą stronę tak samo. Czy wyobrażasz sobie taki związek, w którym twój partner byłby tym ważniejszym artystą, takim bardziej rozpoznawalnym i jakby oczekiwałby od ciebie, że dla waszego wspólnego dobra będziesz ustępować i będziesz jakby wykonywać te wszystkie funkcje, które on nie może wykonywać z racji tego, że jest bardzo sławnym artystą? Nie, no wydaje mi się, że to jest bardzo takie niesprawiedliwe. Znaczy w ogóle, że się tak jakby, jeśli się nawet w ten sposób formuje swoje myśli, bo z kogoś, kto się kocha, to mi się wydaje, że coś już jest jakby nie tak, nie, w tej relacji. No czyli może tak jakby, że ten człowiek, który w ten sposób myśli, że jest ważniejszy, no to znaczy, że coś jest z tym człowiekiem nie tak, nie. Wydaje mi się, że tak jakby naturalnie takie rzeczy mogą się dziać w pewnym momencie, nie? Że na przykład ktoś się rozwija w jakimś kierunku, a na przykład partner się nie rozwija, albo ma jakiś taki rodzaj zastygnięcia na przykład przez parę lat, zastanawianie się nad sobą i swoją twórczością. Tak jakby takie rzeczy się dzieją naturalnie, ale jeśli się już tak jakby od kogoś tak jakby wymaga coś i tak jakby naciska i w taki sposób w ogóle myśli, to znaczy, że tak jakby z tym człowiekiem coś jest nie tak, więc sobie nie wyobrażam takiego funkcjonowania z kimś. No, z facetami to jest dziwnie, bo faktycznie ego jest wielkie i natomiast jakby no, ja spasowałem, więc jakby jestem w tej sytuacji, to znaczy nie zajmuję się sztuką, nie mam jakby ambicji związanych z tym, żeby powiedzmy się wystawiać czy coś, jakby jest to dla mnie zupełnie nierealistyczne i nieopłacalne. Natomiast Dianę wspieram jak mogę i czuję, że właściwie mam wrażenie, że Diana, nawet zresztą ostatnio rozmawialiśmy o tym, gdyby widziała sens właśnie tak jak powiedziała w tym, że robię coś naprawdę wyjątkowego i potrzebuję tego wsparcia od niej na przykład, żeby się wycofała na jakiś czas, to by mi go udzieliła. No i ja podobnie, także to tak. Co? Wiadomo, że z każdego sukcesu mojej partnerki i sukces jest również moim sukcesem. To są nasze sukcesy, bo tworzymy tutaj organizm, wiesz, ja tym bardzo się cieszę, jeżeli coś takiego się wydarza. Aczkolwiek Lenka też jest kimś, takim przykładem kobiety, która dała jakby swoje, wiesz, to swoje wnętrze, tą matczyność, taką, którą nosi sobie od, wiesz, jako archetyp. Od zawsze ona oddała tego z siebie, więcej z siebie. Ona od czasu do czasu wiadomo, że kocha śpiewać i lubi i robi plany, ale jest bardzo uważna z tym i nie spieszy się, jak tak może, ale większość jej dynamicznego życia, które, bo jest dynamiczna, to jest działanie jakby, które klei te byty, które są blisko niej. I ona po prostu, to jest przykład takiego oddawania tej esencji, wiesz, życiowej kobiety. Niekoniecznie w tym wypadku artystki, w tym wypadku właśnie kobiety jako człowieka. I to jest piękne. Jest, dlatego przy tym właśnie, przy formie oddawania takiego człowieczeństwa innym ludziom, to oddanie na płótnie, czy oddanie w muzyce, bo wiadomo, że istnieje i musi być, też jest istotne, ale tutaj mamy do czynienia jakby z tym na co dzień. Wiesz, to nie jest jednorazowy akt jakiś, który został oddany i zapomniany przez ciebie jako twórcę, lecimy dalej, nie? Bo tak często jest po śpiechu. Po prostu lecimy dalej, a to cały czas trwa. I czujesz właśnie to matczyne serce. Wiesz, to kobiece serce, cudowne. A więc tutaj dla mnie to dawanie jest jakby też tutaj kluczem tej miłości. Wyobraź sobie, że masz związek z jakąś taką słynną artystką, która oczekuje od ciebie, że się podporządkujesz, że staniesz grzecznie w drugim rzędzie. Czy zgodziłabyś się na taką relację? Wydaje mi się, że o ile
waga ze strony tej osoby równoważyłaby to, że jakby to, że jestem na drugim planie, nie wynika z tego, że ona spycha mnie na drugi plan i że podbija to, że jest na pierwszym planie, ale że wynika z tego, że tak po prostu jakby funkcjonuje rynek sztuki, albo tak się poukładało nasze życia, że to, że jest sławniejsza, czy że ma jakby większe dochody z tego, co robi, że to nie jest wynikiem układów naszej relacji, tylko jakby jest to rzecz, która może ewentualnie stanowić problem, bo pojawi się temat zazdrości albo poczucia bycia gdzieś tam właśnie na drugim planie, ale tak sobie myślę, że to chyba trudne, że ja się chyba w takiej relacji zaczynam po prostu dusić zwyczajnie, bo to nie... bo jesteśmy na jakimś poziomie tylko ludźmi i w oczywisty sposób, jeżeli jakiś taki zwyczajny splendor po prostu spływa na nas i spływa na jedną osobę 15 razy częściej i bardziej, jakby, nawet jeżeli to jest komercyjne, niż na tę drugą osobę, to jest bardzo takie trudne do uniesienia też. I dla jednej, i dla drugiej osoby, bo ta jedna osoba nie może jakby do końca, być może, nie mogłaby do końca się cieszyć z tego, co dostaje w zamian za swoją sztukę, tak? Od ludzi, feedback, coś tam, nie wiem, cokolwiek. A ta druga osoba miała poczucie, że robi wciąż za mało. Taka tradycja, wiesz, zadruszkowa. Mhm. Ja pierwszy raz w życiu się Lenka, w sensie Lenka zaśpiewała na zadruszkach jazzowych, bo to ona z jazzem nigdy nie śpiewała, wiesz. I opowiem ci, że to było czarujące, bo głos jej jakby, wiesz, jest stworzony do takich wnętrz, nie? Jak kościół. To było piękne, wiesz, piękne przeżycie. Ludzie mówili, że to było fascynujące. Skierowane do Adam.
Ja mam różne zadania. Różne zadania. No dobrze, to ja odpowiem w imieniu Adama. Tak, przydałaby nam się dodatkowa łazienka w naszym mieszkaniu z uwagi na naszą córkę. Pani na nas. Tak sądzę. Chociaż ty byś chciał mieć swoją wannę, prawda? Nie zapija mi wzroki.
Mm-hmm.